Witamy wszystkich gości, którzy tak licznie przybyli na nasze przedstawienie jesienne i na nasze pierwsze warsztaty jesienne. Chciałybyśmy bardzo serdecznie, z całego serca podziękować mamom, które włożyły wkład w przygotowanie tak pięknych strojów. Nie będę wymieniała, bo zajęłoby to nam dużo czasu. Bardzo gorąco Wam dziękujemy za pomoc. Przedstawienie miało być krótkie, ale ze względu na to, że nasze poszczynki są zdolne, bardzo mądre i w ogóle wydają wszystko w lot, przedstawienie nam się troszkę każdego dnia wydłużało i tak, no dobrze, trochę żeśmy okroiły, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę dzieciaki są takie bystre, że moment wszystko łapie. I przedstawienie jest cudowne. Zaczynamy przedstawienie, a później powiemy, co będzie się działo dalej. Jest ciszko. W środku lasu dosy drożce rośnie, my na jednej nóżce przyszły jeżyk. Co zrobię? Liści tu przyniosę sobie. Chcę być lokatorem grzyba. Dobrze. Kłaniają się ślimaczki.
Pomachają. Pomachają ślimaczki. Myszki. Brawo! Myszki pomachają. Brawo! To ściągniemy już brodę. Słuchajcie, teraz będziemy mogli ściągnąć te rzeczy, które nam przeszkadzają. Położymy je tutaj. Ja się zgodziłam. Ja wiem, bo to jest strasznie gorąco. Dobrze, ściągnijcie sobie tutaj. Teraz boisz ty.
Dobra, ale żeby ta niespodzianka nam się udało, naprawdę musicie się na chwilę odwrócić. Dobra? Żebyście nie widzieli. No słuchaj, gdzie to bardzo prosimy, żeby się wszyscy odwrócili. Nikt nie podgląda. Tam jest jeszcze. Możecie się Państwo odwrócić. Słuchajcie Państwo, to jest nasz taniec jesienny do muzyki pana Vivaldiego, tak? Cztery pory roku pod tytułem Jesień. Ale teraz już nikogo nie słyszymy. Uwaga, zaczyna się. Słyszymy tylko samą.